Jerzyna jest... Znowu mi się wpieprzył. Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3, The Frozen Throne. Teraz mamy tę głupią misję, żeby zabrać dla Trala jakieś gówno. Nie wiem w zasadzie co, ale chcę, to zbierzemy, jest wodzem, nie? To coś jest tutaj, na tej wodzie. Znalazłem trop. Uwolnij bestię. I tego bronią morskie olbrzymy. Nasze ścieżki zbiegają się. Nasz wody i pasuje. Dobra. Zamchlony kutel łamie mnie. Łamie mnie w kościach. Tam jest jeszcze jedno. Ja już sobie zapinkuję, żeby wiedzieć. No dobrze, ale gdzie to jest tak dokładniej? Czyśmy to zabraliśmy? No nie. No niezbyt. A to niby jest gdzieś tutaj. Znalazłem trop. Nasze zbiegają się. Co? Znalazłem trop. Tutaj, jak Zbicza strzelił tutaj. Głowy rozpoczęte. Nasze ścieżki zbiegają. Ej, no nie ma? Ej, ja nic nie widzę tutaj, jestem jakiś ślepy albo łomny. Ej, tu jest jeszcze coś w broni tego? Czy mi się wydawało? No nie, was tu jest więcej po prostu. No to jest tutaj. A nie ma tego. No dobra, skoro tego nie ma, no to lecimy sobie na bok. Na drugie zadanie. Nie rozumiem. Myślałem, że to będzie coś w stylu biegnij, weź i idź dalej. Tutaj, na szczycie tego? No dobra, no to na szczycie góry to jestem, tą harpie na pewno. Nie podoba mi się ten pomysł, no ale trudno. Tu nie ma nic do podobania. XD. Czemu... Aha, to nie był ten kern. Aha, tu była dawna jakaś twierdza ludzi. Coś nie pykło. Bo już nie ma. Wypłoszę ich. Mam nadzieję, że tu będzie w końcu ten sztandar. Znalazłem trop. Co tu, jaki czeka? Badass. A tu coś nasze będzie? Ścieżki zbiegają się. No, taką nadzieję, bo jak nie, to ja tę misję pieprzę i... i omijam. Wypłoszę ich. Po co mi jakaś głupia misja? No nie? No ty dałeś item. Dobra, ten dał, to chociaż nadzieja, że coś tam mamy. Z tego woca powinno wypaść, a nie wypadło. Nie trać wiary, wypłoszę ich. Co to jest? Jezus, pierwszy raz widzę takie stwory. Wow. Tylko świątynia jest, halo. No nieźle. To jakiś portal, ej, to portal jakiś jest. Co to jest za portal? Nasze ścieżki zbiegają się. Co to za portal jest? Halo. Ty, to portal do... portala? Co? Halo, skąd oni tutaj... co? Co? Ej, powiem wam tak szczerze, że nie wiem co chodzi. O kutwa, prze... ups. Czy ja... zwierzyna jest... jakaś arena, co? Co? My nie chcemy. Nara. Nie wiem o co w ogóle chodzi, jakaś arena to jest. Troszeczkę zraczyłem, nie ukrywam. Bo nie wiem o co chodzi. Ale to nic. Robimy misję dalej. Główną. Tędy przejdziemy? Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak, tędy. No dobra, no naokoło przejdziecie. No okej. W takim razie jestem jeszcze w stanie to wybaczyć.
Dobra, wezwij Miszę. Misza zawsze na propsie. Nasze ścieżki zbiegają. Ten tam pierwszy leci. Badas jakiś. Cholera jasna. Tylko ja taka miętka faja. Prowadzi mnie instynkt. W lewo, tutaj? Tutaj, no. Co to może być? Harpie pewnie, co? Smoki. No, szczerze to się tego nie spodziewałem raczej. No ale okej. Co to jest? Starszy brązowy smok, po prostu. Dobra. Aha, niewrażliwy na magię. No nieźle. Przyzwij sobie tego ziutka. Ty sobie, o właśnie, daj Blasta. I ostatnie jest tutaj. No nie wiem. Zdobądź oko władcy burzy. Może się zrespi. Jakiś nowy. Dobra, oni niech tam idą. Matka Ziemia jest niedaleko. Co mnie czeka? Wy i tak znikniecie, wy też. A Misza, to w sumie sobie idź. Idź i rób co chcesz. Jesteś wolnym. Boże, co to za zwierzę? Jakiś niedźwiadek? Kubuś puchatek? Whatever. Fajnie, że kamerą nie ruszam. Taki ze mnie dobry youtuber. Nie no, ta łódka to mnie tak fascynuje, że jednak pomyśleli o tym. O, to jakieś przejście jest jeszcze jedno. Końca bestia, idź to sprawdź. Albo nawet Miszo. No was tam walić. Co to może być tam? Naprawdę nie wiem. Jakim jestem debilem? Znalazłem trop. No nieźle. No nieźle, po prostu nieźle. To jakaś jaskinia jest, no nieźle. No jestem rakiem, musicie przyznać. Ale dobrze, że chociaż pomyślałem, że warto było w ten znak kliknąć. Gdzie jest wow? Jest wow. Aha, muszę teraz iść do zatoki. Tam będzie czekał za mną troll. Okej. Prowadzi mnie instynkt. O, co mi się patrzę. Spoko. I co my to mamy? Akt trzeci? Nie. Jeszcze zatoka Tide Fury. O Joko Ormio. To masz pilnować, a nie leżeć, grubasie ty. Kurde. Doskonale, leksarze. Dokończę teraz to zaklęcie. Zaklęcie na standard, nie no. Pozdro 600. Błogosławieństwo gotowe. Jeszcze tylko jeden. Chcę, abyś to ty poniósł nasz sztandar boju. Ale się przeciągam. Mianuję cię bohaterem Hordy. For the Horde! To wielki zaszczyt, wodzu. Poniosę ten sztandar z Loktar Ogar. Loktar Ogar! Whatever. Twoje działania mogą przeważyć szale na naszą korzyść. Zwerbowani przez ciebie Taureni i Ogry bardzo się... No pewnie, zawsze spoko. Mor zmobilizował do ataku na Durotar wszystkie swe regularne oddziały. Ich główna warownia znajduje się na północ od naszych pozycji. Wodzu, siły admirała Proudmora rozpoczęły atak. Dotrą tu lada chwila. Niech nadchodzą.
Naprzeciw nim stanie horda potężniejsza, niż by im się mogło wydawać. Mhm. Rycerze, tobie przypadnie honor przelania pierwszej krwi. Będę pilnował obronnych tutaj, podczas gdy ty poprowadzisz atak na bazę Proudmora. Z rozkoszą. Nadchodzi nasza godzina zwycięstwa. Powstańcie, ogry! I powstali, XD. Dziś będziecie walczyć wraz z hordą. Loktar, Loktar, war, for the horde. Dobra, co tutaj mamy? Mamy pewne nasze budynki. Wytropię ich. To jest stocznia. Czyli teoretycznie jesteśmy w stanie coś tu ogarnąć. Już się robi. Może zbierzmy sobie tą armię w jednym miejscu. Nie ma sprawy. Standard bitewny. No fajnie, żebyś jednak to poniósł, wiesz, tak myślę. Albo chociaż ty. Tu się robią taureni. Ogry. Aha, oni jeszcze za darmo się robią. Ojej. Łamie mnie w kościach. Aha, no to w sumie ten sztandar daje bonusy, więc Rexar, chodź tu. Wyrzuć ten. No nie, artefakt jest spoko. Wyrzuć szpony ataku. I zamień się z panem Kernem. Gdzie on jest? Zamień się z panem Kernem. Dobra. Całkiem spoko. Czy mamy gotową armię? No powiedzmy. Tutaj czy coś możemy robić? Bestie Kodo. Ja bez dwóch zdań chcę Bestie Kodo. Ona nas zbuffuje jeszcze fajnie. I co? Nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej sobie. To znaczy, mam na myśli... Będzie byczo. No tak, też tak myślę. Mam na myśli zrobienie sobie czegoś więcej z zaopatrzeniem. Okej, okay, w takim układzie to będzie atak taki... na podchodzie, nie jak to nawet nazwać. Bestia Kodo już jest. Całą armię mamy. So, let's go. Oj, chyba nawet nie tędy. No dobra, pierwszy fail, bo w złą stronę poszedłem. XD. Bywa. Prowadzi mnie instynkt. Okej, czy wy jesteście zbuffowani na maksa? No jesteście, jesteście. Okej, ogrze. A ty? Dobra, wybrzeżem pójdziemy. I mamy jakąś pierwszą bazę. Dobra, let's go. Jak w ogóle, jakie jest zadanie? Zniszcz zamek Proudmora, czyli tam. To. No dobrze. Te budynki są po prostu ogromne, ale HP mają zwykłe, więc też spoko. Dobrze. Podleczmy sobie ich tutaj. Dobra, zabijmy może jeszcze tych, co nas tu łupią trochę. Mok Natal! Znaczy to jest chyba plemię. No dobra, nieważne. Dobra. O Jezusie! Wy się obronicie, prawda? Orkowie. A, patrzcie na budowę. A nie, to duże koszty. Myślałem, że niezniszczalne. Dobra, nieważne. Fail. A little fail. Dobra, zabijcie tego. Co on was tam będzie wkurzał? No Misza, no dobra, nadasz się do naszej armii. Ogromne te domki są. Ale fajnie to wygląda. Muszę przyznać. Dobra. I co, idziemy dalej na zamek. Szturm przeprowadzimy. Statki, no dobra. Znalazłem trop. Prowadzi mnie instynkt. A czy tutaj właśnie, może sobie przejdziemy przez mapy, zobaczymy, czy może gdzieś przypadkiem nie ma jakiegoś obozu jeszcze ludzi. Łowy rozpoczęte. Żeby ten tral miał łatwiej nieco. Samotnie. Raczej nie, raczej. Oj, raczej tak! Trop. Mamy was! Jakiś tu posterunek mają. Zaplenie.
Wbijecie tutaj, nie? Dobra, wbijajcie. Czemu tu nie wbij... Aha, bo ci tu jeszcze stoją. No dobra. Jeszcze jedno tupnięcie, nie dasz rady. A nie, no dasz. No dobra, ale tego się nie da naprawić. Dobra. Dobra, let's go. Let's go do ich obozu. Co byście tutaj chcieli? Ten, w sumie najmocniejszy chyba są ogrowie. Czy są ogry? Te ogry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Idźcie na Rexara wszyscy. Dobra. Nasze katapulty robią robotę as well, czyli bardzo dobrze. Stopni ryj, bum. Dobra. Faktycznie ten sztandar daje temu Rexarowi dobre puffy. Skąd ty z tego lasu przyszedłeś ty? Czy jak? Oj. Co mnie czeka? Dobrze. Co w tym lesie mamy tutaj? Może kolejna jakaś baza. A proszę. Nasze ścieżki biegają się. A proszę. Kto by się spodziewał takiego obrotu sytuacji? Dobrze. Tu mi te bestie kodo przechodzą. Też spoko. Mnie nie miszę, czemu nie idziesz? I podeszmy sobie armię. Dobrze. Nowa misza. Jeb was tutaj. Dobra. Ojej, to jest zasadzka, to było ambush. Cholera, tego się nie spodziewałem. Bo nie wyszło tak jak ja chciałem, ale to nic. To nie szkodzi. Dobra. Dość kozacko biją. Także może się wycofamy. Z powrotem. No nie, nie wypadałoby raczej. Przegrupimy się tutaj. I teraz tak, jakie jednostki? Taurenów raczej nie chcę. Ogry, ogry jak najbardziej, bo są mocne bardzo. Nawet. To sobie nawet ich weźmiemy z czterech. Na pewno bestia kodo, co by nas buffowała dość solidnie. Może damy ze dwóch takich, co nas będą tutaj leczyć fajnie. Znaczy, wspomagać... Aha, już wiem dlaczego to mnie zaatakowało, bo to było coś, co czekało tylko na atak. Dobra. Może z nachorów nawet sobie zrobimy kilku. Ze dwóch. Żeby nas leczyli. I co? I na razie chyba tyle będzie. Dobra. Tutaj wszystko na tego pana idzie. Na tego pana idzie. Na tego pana idzie. Na tego pana idzie. Na tego. Na tego. I na tego. Jak obrona? No całkiem spoko. Widzę, że dość kozacko fal ogarnia. I jeszcze trzkawęcji dostałem. Mamy jeszcze 4 wolne miejsca. Teoretycznie mógłbym 2 trolle zrobić, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało z miejscem, bo wyjdą jeszcze 2 ogry, czyli 2 miejsca, 3 miejsca. 2 miejsca, 3 miejsca. Cyk. Czyli coś za 4 mógłbym w sumie sobie kupić jeszcze. Co by za 4 się przydało?
A to nie, to nie wejdzie mi już więcej miejsca na jedynkę, ale to nic. To najmiemy sobie dwóch takich. Michała, powinno być ok. Ogry całkiem spoko sobie radzą. W ogóle jak są tak zbuffowane, zobaczcie. Aż błyszczą tutaj. Cześć, komuś walnąć. Okej, skoro tak uważasz. Fregata orków. No ładne są te fregaty orkowe. Muszę mu przyznać. Dobra, skoro transportowcy się troszkę robią, to my sobie kilka porobimy, bo może to będzie istotny element. A może też nie, ale ciężko powiedzieć. Ole się wpieprzyliśmy w centaurów, ojejku. Dobra, ale to jest pierwszy moment, żeby przetestować znaki leczenia. I całkiem spoko. Oj. Chan. Nanami Chan. Umór. Dobra, lecimy dalej. O, ktoś przyjechał. Ja robię krótkie cięcie. Jestem, wiecie co? Wizyta starego, dobrego kumpla. I tak jakoś zeszło mi z pół godziny na gadanie. O, no troszeczkę tutaj nie pykło, nie ukrywam. Dobra, weź tam dopierdziel ich. Dobra. Ty zostałeś jakoś wyciszony? Ach, many nie masz. No lipa. Dobra. Troszeczkę ich tutaj porobiliśmy, ale oni nas też, nawet bardziej chyba. Aha. Dobra, dorobmy jeszcze ich tutaj. No, ogry niestety nie porobią nic w tym momencie tutaj. Okej, troszeczkę średnio to wyszło, bo straciłem sporą armię. Dobra, no zniszczmy to. Troszeczkę lipa wyszła, nie ukrywam. Ale no trudno. Tu kilku zostało, spoko. Dobra. Wodzu umór. Dobra. I bum. Dobra, let's go. Oho, tu idzie armia. Wolałbym się z nią minąć, jakkolwiek. Dobra. Chyba się udało. Wy też uważajcie. Dobra, udało się. Dobra, tutaj się może zregrupujemy. A, dobra, oni wyszli nam naprzeciw. To w sumie jesteśmy w stanie w tym momencie troszeczkę zniszczyć. Dobra. Padł, ale dobra. Dobra, pod. I jeszcze nam został tutaj. A, jeszcze doszedł kunik. Okej. Dobra, let's go. Dobra, aha, tu jest jeszcze ta wieżyczka. No troszeczkę cisną. Nie ukrywam, że to troszeczkę boli.
Dobra. Nasze ścieżki zbiegają się. I ty możesz tu im tam trzasnąć właśnie. Takie coś. Okej. Okay. Troszeczkę na armię zdziesiątkowali, nie ukrywam. Dobra, trzech takich. Trzech takich, że dwóch takich, przepraszam. O, i wam jeszcze dowalimy to. Dobra. Troszeczkę jest tej bójki tutaj, ale spoko. Jakoś to idzie. Zapchlony kundel. Na szpory. Bum. Uwolnij bestię. Dobra. Nie zbawiaj. Dobra, ci sobie tutaj jakoś radzą. Tu jest cały obóz jeszcze, pełen. No dobra, ale w sumie robiąc ich z tej strony, to jesteśmy w stanie jakoś to ogarnąć. Aha. Dobra. Wycofajcie się. Zrobimy znowu regrupa. Dobrze. No kozacko, co? Tak, ojej, przyszedłeś tamtędy, debilu. No nieźle. Dobra, tych co leżą, to jest priorytet chyba w tym momencie największy. O, coś tu jakaś bitewka jest, malutka. Dobra, regroup. Karnik też. Dobra. Level upik wszedł, więc spoko. Zapchlony kundel. Nasze ścieżki zbiegają się. Uwolnij siłę. Na co ty się da? Ci się to teraz łupią. Pomścić Zul'jina. Idzie jakoś? Dobra, siadło. Dobra. Więcej was? Really? Już ten Ray. Ale tu ich jest, ale dobrze, to już prawie się kończą oni. Więc w sumie jest nadzieja. Bestie kodo, cześnijmy. Cześnijmy może... Może jednak Znachora, jednego takiego i mam ścić Zul'jina. Niech też idzie nam taki ziutek. Dobra. Szybko podlecz, nie ty, ty. Podlecz! Dobra, jakoś to poszło. Proudmoor. Ciekawe, co twórcy mieli na myśli, tworząc to nazwisko. Bardziej dumny? XD? Dobra.
Okej. Okay. Ci tutaj padają dość szybko. To możemy w ogóle ominąć, to przejście tutaj. Stawaj na ring, stawaj na ring. Nasze ścieżki zbiegają się. Chyba tędy tylko da się przejść, no tak mi się wydaje. Dobra, zniszczmy te budynki wszystkie. Będzie pek, 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 pek. Wszystko uleczone. Super. Wychodzi ostatni troll. Tu was też kilku jest. Wiecie co zrobimy? Tak, Karen pójdziesz tutaj. A tu zrobimy jeszcze Misza. Pyk. Więc mamy pod kontrol jeden. Tutaj jedną armię. O, o, ale mi palce strzelają. A tutaj pod kontrol dwa będzie druga armia. Nieco mniejsza, ale... Również całkiem spoko. Kogo mam zabić? Dobra, dobra. Kontrol 2. Szkoda, że taki limit dali, ale to jest raczej chyba uzasadnione. W ten sposób, żeby ich szybko nie ścisnąć. Bo mówię, gdybym miał całą armię ogrów i w ogóle to łatwo by było. Dobra. Tutaj cyk, cyk. Do ataku. Wypłoszę ich. Te wieżyczki raczej nie powinny nam jakiegoś damage'a zrobić, więc spoko. Matko Ziemia. Dobra. Może zróbmy tak. Dobra. Ojej, pioruny jakieś tu mnie biją. Nie fajnie. Ale szybko pada. Ej, a sam admirał tu jest. Jaki kozacki ty. Dobra, regroup. Regroup, 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 regroup. Dobrze. Bestia Kodo. I tu poślemy ze dwóch, trzech takich. Dobra, pozbędziemy się troszeczkę tej armii. Dobra. Bum. Dobra. Może zniszczmy jeszcze ten budynek. Dobra, może ich sprowokujemy, żeby przyszli. Tak będzie chyba lepiej. No chodź tu. Dobra. Jest naprawdę ciężko, muszę przyznać. Ale jakoś sobie radzimy, widzę. Dobra. Hyc. Słyszę twoje wołanie. Hyc. Na co ty się hyc. Jak i hyc. Dobra, dobrze, że padł mimo wszystko. Moja pomoc. Dobra, mamy nieco większą armię i zaraz jesteśmy w stanie jakkolwiek zrobić mu damage. Zapchlony kundel.
Dalej, admirale, umrzyj. Ale cienka pipka. Uciek, ale umor. Także jest dobrze. Szybko przejdźmy tędy. Może za wszelką cenę zniszczmy ten budynek, bo póki co wychodzi to średnio. Te starcia, powiedzmy. Dobra, cyk, cyk, cyk. Może poślimy tam Kerna, niech zobaczy, ile to tam ma życia. 8000, no jesteśmy w stanie zniszczyć, nawet na ludzie w tym momencie chyba. No, jakoś to idzie. Ale to ma wieżyczki tutaj też od razu. I one są niezniszczalne. W tym, no dobra, nieźle. No już bohater został zabity. Nieźle nas cisną, muszę przyznać. Wycofajmy się troszeczkę. Zrobimy tak, katapultę. To będzie chyba jedyne jakkolwiek sensowne rozwiązanie. Nasze ścieżki zbiegają się. Dobra, Misza. Miszą. XT. Tylko żeby się ten admirał Proudmoor szybko nie zrespił. Chyba nawet nie ma z czego może. Ojej, chyba jednak ma. No nieźle. Trudna misja, no muszę przyznać, że naprawdę wymaga pomyślunku, czego u mnie akurat brakuje. Ale do zrobienia, jak najbardziej do zrobienia. Myślałem, że już Proudmoor przyszedł. Jezus, bym się wkurzył, nie? Nasze ścieżki zbiegają się. Wolni bestie. Dobra, może zniszczmy najpierw te budynki. Znalazłem trop. Na szpory i pazury. Nie martw się. Błyszczęć. Łamie mnie w kościach. Jesteśmy atakowani. Dobra. Wychodzi spoko, bo chcę właśnie sobie teraz zniszczyć te wieże. Żeby moje jednostki mogły chodzić wprost tutaj. O, tutaj. Więc spoko. Myślę, że tak będzie też chyba najlepiej dla wszystkich. Ty już tam chyba jesteś, ale nie zaszkodzi jeszcze raz tego zrobić. Panie bardziej dumny. Dobra, super. Czy Proudmoor się zrespił? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie, więc jest nadzieja. Nadzieja umiera ostatnio, jak to mówią. Dobra. Teraz zniszczycie tego. Myślę, że te 6 katapult jakoś pomoże. Nadzieja, no? Believe, hashtag. Naprawdę fajnie to zrobili, że ten zamek ma te wieżyczki niezniszczalne, bo to byłoby zbyt łatwe. A tak jest naprawdę kozacko. Co mnie czeka? Co mnie czeka? Uwolnij mą siłę. Dobra. Myślę, że już jesteśmy gotowi. Zbiegają się. Do. Znalazłem trop. Przypuszczenia większego ataku. Prowadzi mnie. Kern, no nieźle. Level up, dajmy tobie szybciej się resp, no pewnie. Nasze ścieżki zbiegają się. Dobra. Szybko idzie.
Tak myślałem właśnie, że te katapulty zrobią całą robotę. As Avel, czyli bardzo dobrze. O, GG, well played. I wróć do Trala. No to był Tagara. No nieźle. I tak jakby nie patrzeć, dość bardzo pomogliśmy, dość mocno pomogliśmy tutaj Tralowi, bo zniszczyliśmy, to była chyba jedna baza, tak? Gdzieś mniej więcej, to była druga, to było przejście do innej bazy, więc ten szturm, który był na nich, był o wiele, wiele mniejszy. O, zrobiłem pełno transportowców dość niepotrzebnie, ale okej. Ojej, smokożółwie. A ja smokożółwy chciałem powiedzieć. No nieźle. Dobra, już wróciliśmy do Trala. Ziemia jest niedaleko. O, to jakaś baza jest, patrzcie. Może inne przejście w tę stronę? Nie, wyspa. GG! Kurde, ale to długa misja jest. A to jeszcze nie koniec. Ojejku. Mhm. 2 na 10. Ludzie pouciekali. Bronić cię na wyspie. Cioty. Mhm. Ciomka. O, wstał. Armię na kontynencie. Ale admirał Proudmoore wycofał się wraz ze swą gwardią na wyspę Terramore. Terramore. Chciałbym, aby to już był koniec. Ale Proudmoore będzie nas nękać do końca życia. Musimy więc zaatakować go na jego wyspie. Mam tylko nadzieję, że Jane nic się nie stanie. Nie miała nic wspólnego z działaniami ojca. Musimy jednak zaatakować jej cytadelę. No tak, żeby zabić ojca. I co? Będzie akt kolejny, tak? Po tym? Tak właśnie myślałem. Ja się z wami teraz pożegnam. I ostatnią częścią tej kampanii orkowej, tej mini kampanii, która trwała prawie 2 tygodnie, jest atak na twierdzę Terramore, należącą do Jane'y Proudmoore. Także w tym momencie dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!